Jestem dumny, że on wierzył wszystko, co ojciec jemu mówił o Piłsudskim, o tych wszystkich sprawach polskich. I cieszyłem się, że mogłem te takie rzeczy. Nie zawsze miałem sposobności, żeby to robić, ale starałem się przy każdej możliwości to pokazywać. Nie było to łatwe, nie zawsze się udawało, ale staraliśmy się to robić. Ja wychowałem swojego syna na prawdziwego Polaka. Tak. Ja urodziłem się w Anglii i tutaj mieszkałem całe życie. Ale jestem Polak i bardzo dumny z tego i Amerykanin. I ja myślę, że jedna rzecz, co jest, muszę powiedzieć, że ja jestem naturalized citizen tutaj, ale myślę, że ja jestem o wiele mocniejszy Amerykanin niż dużo Amerykanów, co było, urodziło się tutaj. Bo ja rozumiem, co to jest. Nie mieć te wszystkie freedoms i jak ktoś stara się nam odbierać te freedoms, to ja rozumiem to i nie chcę się, żeby to się stało. I bardzo, bardzo dobrze powiedziałeś. Bo ty mnie tak nauczyłeś. W tym tygodniu zrobiliśmy takie zdjęcie, co 4 generacje mamy. So, ojciec, ja, mój son-in-law i mój grand baby, się nazywa Ford Preston i świetne zdjęcie, bardzo dobrze wyszło. Mieszkać całe życie w innych krajach, tak, a jednocześnie czuć się zawsze, że jest się Polakiem, pierwsza rzecz, a dopiero następna, to, że jest to w Ameryce czy w Australii. Ale po wojnie nie mogli wrócić do Polski, nie było tak łatwo, i więc rodzice przyjechali tutaj do Stan i starali się pracować i starali się wychowywać syna i wszystko, ale to nie było łatwo. Ale robili to, co mogli. To nie było łatwo, ale Olgierd był łatwym dzieckiem. Zawsze był bardzo łatwym synem. Także ja, nie było wielkich takich kłopotów. Przecież młodzież, szczególnie jak dorasta, młodzież jest bardzo trudna. I on był bardzo często sam i jakoś ja miałam do niego zaufanie. Wszystko, co polskie, to ją interesuje, wszystko, co polskie, to studiuje, wszystko, co polskie, to chce przekazać swoim młodszym pokoleniom. I sukcesem wielkim to robiła zawsze, robi, jest prawdziwą Polką. Baptyzm w Solenizancie, to jest tak. 100 lat, 150 lat, 150 lat, niech żyje nam. 150 lat, 150 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, 150 lat, niech żyje nam. Kto? Tadeusz Pawłowicz.